Witam Was w kolejnym odcinku świątecznym jeszcze. I dzisiaj zrobimy sobie żur staropolski na prawdziwym zakwasie ze swojską białą kiełbaską, z jarzynami, spaloną cebulką, na dobrej śmietanie, z czosnkiem, z liśćmi laurowymi. No i tak czy inaczej bierzemy się do pracy. Moi drodzy, od czego zaczniemy robienie barszczu? No więc tak, pierwszą rzeczą jaką zrobię, to będzie kiełbaskę mam już wymytą i będę ją parzyć, ale zanim ją będę parzyć, ja będę ją parzyła razem z warzywami. Na tych jarzynach wszystkich chcę zrobić wywar. Będę to gotowała, jak się zagotują warzywa, będę stopniowo dokładać tak pomału po jednej kiełbasce, żeby całość pomalutku sobie właśnie tak na wolniutkim ogniu się gotowała. Pododaję wszystkie przyprawy, czyli czosnek. Czosnek będę w skorupkach gotowała, nie będę obierała. A tego czosnku to dam, wiecie ile? 2, 4, 5 sobie naszykowałam. 5, tak. I cebulkę będę gotować też w tym, w skorupce. A tą cebulkę obiorę i usmażę ją na patelni, czyli tak jak się robi do rosołu, na boki tak przekroję i przypiekę na gołej patelni, że ona właśnie zyska taki pachnący, ten barszcz zyska taki pachnący aromat. Grzybów nie daję, bo to nie jest barszcz, że tak powiem, na Boże Narodzenie, tylko wielkanocny, więc grzybów nie daję, nie mam pieczarki, ale no, stwierdziłam, że nie będę pieczarkami też tego barszczu tak kombinować. Chcę po prostu zrobić taki tradycyjny, staropolski żur. Są metod, jest pełno, jeśli chodzi o robienie właśnie takiego żurku. Ale no, ja robię tak. Będzie to na kiszonym barszczu, który tam wyśliłam sama bardzo dawno. I dałam oczywiście czosnek, dałam. Ja go użyję już gdzieś całego. Miałam taki duży, wiecie, ja w takim glinianym garnku kiszę, ale tu mam w słoiku, bo ja później przekładam sobie, wiecie, do lodówki, to do słoiki wkładam i zakręcam. Także on stoi bardzo długo, no może i koło 3 miesięcy w lodówce na pewno, 2,5 może. Ale ukisił się i ja zakręciłam go, schowałam do lodówki i przerwałam cały proces, wiecie, kiszenia. Dobrze, czyli tak. Aha, są to jeszcze jakieś pieczone żeberko, które też wrzucę do naszego barszczu. Mogłoby ich być więcej, ale mam jedno tylko. Nie musi to być taki bardzo, wiecie, ten barszcz znowu taki zawiesisty. Wystarczy, że będzie miała kiełbaska i do tego będą, tutaj ugotowałam sobie jajka. Właściwie to już powinnam odlać wodę, wiecie, bo należy o. I ja nie przelewam nigdy jajek zimną wodą, ani też nie gotuję jajek zimnych prosto z lodówki, dlatego żeby one, bo jak się je przekroi, to one potem mają taką zielonkawo-szarą otoczkę w środku. Wyglądają jak nieświeże. A te po prostu, i gotowałam je bardzo krótko, a może 8 minut. Nie chcę takich bardzo twardych. I one sobie same teraz wystygną. I zobaczycie później, jak będą suche, jakie będą ładne w środku. Nie będzie po prostu tych takich, wiecie o czym mówię, takie ramki w środku. Także jajka nie wystygną. A ja się teraz zabiorę za obieranie jarzyn. No i tak, tu jakąś marchewkę mam już nawet obraną. To jest to miła niespodzianka. Obiorę sobie najpierw cebulkę, wiecie, bo chcę, no co ja robię, kiełbasę miałam odstawić trochę na bok. I teraz obiorę całą cebulę i położę od razu na patelni, żeby to mi się ładnie, właśnie ta cebulka. Skorupki nie wyrzucam, gdyż będę farbowała jajka w skorupkach, właśnie w lupinkach z cebuli. Na pewno jest to starodawny przepis na czerwono-bordowe jajka. Na pewno go znacie. No i to sobie odstawię, żeby miała te właśnie te. No i teraz przekroję
tak. I położę na patelni. I poczekam, żeby się patelnia nagrzała. O, patelnia, taka miniaturowa patelnia, ale ona się nagrzeje. Zaraz to położymy właśnie na tym. Położymy na patelni. Dobrze. Teraz następnie co robimy? Następnie cebula jest, te wszystkie rzeczy trzeba wymyć. Do garnka mogę to wrzucić, bo ja tego jeszcze nie myłam, wiecie? Więc wrzucę to do garnka, marchewkę do garnka. Kawałeczek mam pora, też go wrzucę, tego wrzucę. O, liście. Wszystkie wrzucę, odetnę tylko. Wiecie, tutaj takie... No, jeszcze czosnek mi się jeden zaplątał. Te tylko takie, widzę, obeschnięte są, to też wrzucę. Tu mam pietruszki kawałek. Tu mam cebulkę zwykłą. A mi została tam, wiecie, od czegoś, to też wrzucę sobie, nie, ona się ugotuje. I tutaj mam kawałek jeszcze. A może będzie za dużo, wiecie. Pół tylko dam, bo tak znowu nie chcę tak bardzo cebulowo przesadzić. A to zostawię na jakiś tam do czegoś, na jakąś zupę. O, patelnia mi się już chyba nagrzała. Wrzucę cebulkę. Trzeba będzie może przekroić. Ja mam taką małą patelnię. To oczywiście możecie sobie zrobić na tym. Na, jeśli macie piec, no to na blaszce, nie? No dopiero by wtedy było pyszne. Jak można by na blasze upiec. Ciele angielskie będę dawała sporo liści właśnie laurowych. Tutaj ten barszcz mam. No i teraz jeszcze dam selera. Nie chcę, nie będę gotować dużo wody, jako w sensie wody, dużo nie naleję. Można to na bulionie zrobić, wiecie, też. Ale ja uważam, że jeżeli mam tyle kiełbasy, no to no, nie potrzeba w ogóle tam jeszcze tego barszczu bardziej, no żeby no, to zrobić takiego pustego. I bulion, wystarczy, że jest bulion warzywny i to jest w zupełności wystarczające. Cebula mi się ładnie spali tak na taką, wiecie, mocno przypaloną. Aha, jeszcze mi została pietruszka. Mam pietruszka twarda bardzo. Ups, przepraszam. Hałas. O, i zaraz to. Szybko mi się obrało warzywa. Widzicie? Wrzucam do garnka. I teraz to wszystko będzie się gotowało, aż ugotują się warzywa. Nie, żeby, pamiętajcie, żeby to nie bulgotało. Tak strasznie, wlewam te, wypłuczę. O! Wypłuczę te jarzyny. I zaraz. I zaraz wstawimy na tą ścierkę. Taki barszczyk się będzie gotował około, no nie dłużej jak jakieś pół godziny. Jeszcze niech się naleje. Ja leję od razu ciepłą wodę, tak żeby szybko się, wiecie, ugotowała i zagotowała. O, i już. Cały garnek mam w tej chwili mokry. Muszę sobie na ścierce postawić, bo będzie... No i zobaczcie. I teraz tak. Tyle mam wody, no a za dużo tej wody nawet nalałam, wiecie? A jeszcze muszę oddać. O, za dużo. Nie potrzeba tak dużo, właśnie musi też tak być, żeby nagotować nie wiadomo ile. On wtedy, im mniej jest wody, to fajnie się to wtedy tak daje, wiecie, smak. Wrzucę to żeberko tu z boku. I ono się tam też da troszeczkę smak, bo to ono było pieczone, więc da fajny smak. No i zajrzymy teraz do mojej cebuli. O, widzicie, jak się fajnie spaliła? A jeszcze ją spalę troszkę. Ha, ale ładnie pachnie. Nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam, taki zapach spalonej cebuli. Jeszcze ją spalimy z drugiej strony.
I oczywiście co dalej damy? No to jarzyny, no to tak jak widzicie, prawda? Wszystko wrzuciłam do jednego garnka. Pamiętajcie, że mój przepis jest taki, że cebulka jest w tym skórce. I czosnek też. Później to w zasadzie te wszystkie jarzyny to, no to nie będą do zjedzenia, bo no bo co tu jest do jedzenia? No pietruszka, porno. Nie wiem, jak ktoś lubi, można wyciągnąć, można jakąś tam sałatkę pokroić, no. To tak nie ma bardzo, no co zjeść stąd później, no to ci raczej wygotują te jarzyny, no i no tam wyrzuci się część. Wrzucam tego listka. Listka nie żałujcie, bo o, już mam cebulę. Zaraz jeszcze ziele wrzucę. Ziele wrzucę, o, tam ze 4-5 kuleczek do tego. I oczywiście tutaj moją cebulkę. Zobaczcie, jaka piękna. O, wrzucam sobie taką fajną cebulkę. Specjalną sobie patelnię kupiłam, to jest do jajek, ale ja ją używam tylko do spalania cebuli, bo na czym, no na czym spalić, nie ma na czym. No i sypię do tego raz, dwa, na razie wrzucę trzy te takie moje łyżeczki soli, bo kiełbasa jest słona, to ona będzie, wiecie, kiełbasa nada taki no fajny już słonawy smak, ale to zawsze można dosolić. I co ja jeszcze chciałam dołożyć? Oczywiście trzeba dać majeranek. I jeszcze o czymś myślałam. No, a co ja miałam dołożyć? Zapomniałam teraz. Aha, no pieprz oczywiście. Pieprzu nie mam, a nie, mam w kuleczkach. Poczekajcie, wezmę sobie w kuleczkach. Wspomniałam, że mam, bo kupiłam kiedyś właśnie pieprz w kuleczkach. No wrzućcie tak, o, tam powiedzmy. Nie wiem. Jakoś może chwilę. No, muszę odpiąć przepęd, bo nie otworzę. Można cięć, ale... Wiecie, jakby nie chciało, jakbyśmy nie chcieli, to by się otworzyło to. Jeszcze by się na dodatek wysypało, ale że my chcemy otworzyć, no to zawsze jest na przetwór, no. O. Dobrze. A, wrzucę tak pieprzu, no widzicie, o tak, o. Nie wiem, 10 ziarenek. No i oczywiście takiego też dam. Tutaj mam, w młynku mam kolorowy, to on jest taki właśnie. Wszystkie rodzaje pieprzu. Muszę się od niego troszkę odseparować, bo zaraz będę kichać. No już tu pachnie, wybornie. Trzeba powiedzieć. Teraz taką sporą garść. O, muszę trochę zostawić, bo sypię cały. I rozcieramy. O, widzicie? Ja to tak to robię w rękach, gdy rozcieram, żeby to nabrało jeszcze aromatu. I gotowy mój wywar. Stawiam na palnik rozgrzany. Czyli teraz mam dołożyć, dolać barszcz. Wrzucać pomału kiełbaskę, jak już zagotuje mi się woda z jarzynami. I to by było na tyle. Przykryję sobie pokrywką. Gdzie ta pokrywka? O, ciężko. Wszystko nie pod ręką mamy. Przykryję to pokrywką, bo doprowadzę to do wrzenia. Będę kładła tą kiełbasę. Zrobię małą pauzę i jak się zagotuje barszcz i to ułożę, pokażę Wam, jak tą kiełbasę ułożę. No i zrobię znów pauzę, wszystko się ugotuje i będziemy doprawiać. Aha, jeszcze można wrzucić sobie gałązkę rozmarynu, co nam troszeczkę da smaku jałowca. Tak, żeby troszeczkę zapachniało jałowcem. No, jałowca nie mam niestety, więc... A co dla mnie? Będzie ładnie pachniał. Dobrze, do zobaczenia za chwilkę. Niech mi się zagotuje woda i będziemy robić z kiełbasą robotę i pokażę Wam, jak śmietanę przygotuję do tego barszczu i co tam dalej będziemy dodawać. Także tymczasem.
Słuchajcie, warzywa już się zagotowały i teraz będziemy wkładać kiełbasę. Jak ja będę wkładać tą kiełbasę? Po prostu nie będę jej kroić, nie będę, dlatego że, bo to jest kiełbasa biała, no znacie przecież białą kiełbasę. Jeżeli bym ją pokroiła, to ona straci, wiecie, i taki, no, kształt. No ale też nie będziemy podawać takiej wielkiej kiełbasy na talerzu. No to tak trochę, no nie wiem, można i tak podać, ale wydaje mi się, że tak trochę za duża jest, no. Więc jak ten barszcz się już ugotuje i ta kiełbasa się tak naparzy, bo ja już teraz zrobiłam bardzo, bardzo wolny ogień, będę ją właśnie tak sobie, o, układać bardzo delikatnie na tym moim bulionie, o. I ona zaraz, temperatura spadnie i nie dopuszczajcie, żeby to się tak zagotowało mocno. Jeżeli ta kiełbasa się już ładnie ugotuje, to później cały żurek przestygnie jutro. No i jutro się ją pokroi na mniejsze kawałki, jak będzie zimna. Czy na pół, czy na cztery, czy tam na plastry, jak tam sobie wtedy już wymyślicie. O, widzicie? Ja sobie ją tak fajnie kładę i mój barszcz nie bulgocze tak mocno. O, nie wiem, tak musi to, ale jednak, no wiadomo, musi się gotować, prawda, bo są jarzyny. O, i następną wrzucam. I jeszcze jedno. I tak właśnie, w taki sposób, jak ja już to zrobiłam. Nie wiem, czy to nie, czy ja nie za daleko... O, czy bym się oparzyła przy okazji. Nie wiem, czy tak widzicie dobrze, bo jest, nie wiem, czy kamerę dobrze ustawiłam. Ale zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Trochę z bliska. O, i ona ta po prostu jest ładnie ułożona, równomiernie. No, i tak sobie będzie pykać aż się ugotują jarzyny. Zobaczcie, jak to wygląda. O, tak sobie to wszystko leży. No, cebulki i tak dalej, tak jak mówiłam, i tak sobie to będzie pomalutku na najmniejszym ogniu. Poczekamy, żeby teraz się zrobiło, żeby się zagotowało. Przykryję, nie będę ani mieszać, ani tam zaglądać, aż na jakieś pół godziny, no może do 40, 35, no coś takiego, w zależności jak tam te jarzyny mi się ugotują. I tyle kiełbasie wystarczy, co jarzyno. O, widzicie, już się zaczęło pomalutku gotować. Więc śmiało mogę teraz... On uzyskał bardzo fajny, lekko żółtawy kolor od cebuli. Także będzie fajny kolor. Nie będzie taki biały, tylko będzie lekko taki właśnie ciemny, no jak żur. Taki nie biały, jak mleko. No, chcę uzyskać właśnie... Ale jeszcze się nie gotuje. No, ale on tam zaraz się zagotuje. Dobrze, później będziemy się zajmiemy, czym teraz będziemy ten barszcz zaprawiać. Oczywiście będzie to mój barszcz. Później na miseczkę włożę śmietanę kwaśną. Troszkę śmietany słodkiej. Krzan. I serwatka. I jajka. No i cały barszcz zaproszymy, jak się te jarzyny ugotują. Do tego dam jajka i doprawimy po majprzerwie. Ja sobie tutaj jeszcze gotuję drugie jajka, bo będą mi potrzebne do sałatki. Także święta z jajkami w roli głównej. Także życzę Wam bardzo, bardzo fajnych świąt, kolorowych pisanek. Ja nie będę swoich malować, tylko w cebuli ugotuję właśnie. Będę miała białe i bordowe. Będzie to bardzo ładnie wyglądało. I takie będę miała pisanki. Ja nie umiem malować. Także dobrze, kochani. To mamy w takim razie do zobaczenia po krótkiej przerwie. Jak barszcz i kiełbasa, już to będzie wszystko ugotowane. Wyciągniemy jarzyny, doprawimy, popróbujemy, czy jest smaczne. Także do zobaczenia za 40 minut albo 35.
Nasz barsz wielkanocny już prawie jest gotowy. I słuchajcie, tak. No, gotowałam go tak gdzieś. No, 35 minut, tak. Znaczy, gotowałam on tak jak mówiłam, delikatnie sobie tylko pykał. Rozgotowały mi się warzywa wszystkie pięknie. Czosnek się rozgotował, aż się rozleciał. Także tylko zostawiłam sobie tutaj w żurku. Zostawiłam sobie tylko kiełbasę. No i jajka oczywiście dodam. Ale kiełbasę mam w całości. Nie będę ją, wiecie, przekrawać dzisiaj. Niech ona tak sobie właśnie fajnie poleży. I dopiero jutro, jak wystygnie, już to przekroję kilka. Ale nie wszystkie, bo ona też tak fajnie się prezentuje, jak się podaje taką dużą kiełbasę, tak po staropolsku. No i dobrze. Ja będę potrzebowała łyżkę do żeby wam pokazać, jak zdążę nalać na talerz. Dobrze. I teraz tak. On mi się troszeczkę jeszcze grzeje i teraz będziemy dawać śmietankę. Śmietany dam taką dużą, kopiastą łyżkę. No, tak. I znaczy tego do śmietany to akurat wiecie, ile chcecie, to dajcie. Ja dam, tyle możecie dać mniej. Jest to kwaśna śmietana. I teraz następnie co? Następnie daję słodką. Pomieszać trzeba troszkę. Słodką. I trzeba ładnie rozprowadzić, rozbełtać. Jajka to tak. Możecie albo dać do żurku do środka dziś, albo po prostu położyć bezpośrednio takie, żeby sobie każdy włożył do barszczu. Żeby tak nie pływały. To też już wszystko od Was zależy. No i śmietanę mam rozbitą. Ładnie. I teraz co robimy? Barszcz. Aha, sitko będę potrzebowała. Troszkę się naprzelewałam, wiecie, wszystkiego rodzaju moich tych warzyw, tego wszystkiego tyle przelewałam, nawróciłam chyba wszystkie miski, jakie tylko miałam w domu. Także chyba wszystkie. Zakręcicie dobrze i mieszam mój barszcz. Tyle będę używać, ile po prostu no, będę uważała, że on się już zagęścił. Nie wiem, czy daje wszystko, czy nie. O, już. Chyba mi się dobrze rozbił, tak myślę. Tego już wcześniej, wiecie, rozbijałam, ale... O, chyba jest okej. Dobrze, troszkę zwiększę płomień i wlewam mój barszczyk. Delikatnym strumykiem przez sitko. Wiecie, jest taki brązowiutki. Łyżkę wypuszczę tutaj śmietanie. No i teraz spróbujemy, jak smakuje. Jeszcze chrzan, jeszcze nam zostało to śmietana. Okej. Zobaczymy teraz, jaki ma smak. On powinien być już. O, kwaśny. Ja, dobrze, kwaśny. Ale nie mam tego po co zostawiać. Ale zawsze pamiętajcie, zostawcie sobie, jak tak na przykład teraz Wam zostało troszkę tego barszczu na dnie, czyli tej mąki, nie myjcie słoika. Jeżeli umyjecie, to całą tą po prostu florę taką bakteryjną zmyjecie i będzie się, trudniej będzie po prostu kis następny będzie trudniej, zanim uzyska tą taką, prawda? Musi być tak, ten początek taki no, zakwas już. Także to, co mi zostało tutaj, ja to zostawię, żeby dołożyć sobie mąki i zakręcę u kiszę. Wleję pół słoika, sypię mąki
i pół naleję wody. Wybel tam wszystko, nie przykryję, nie zakręcę zakrętką taką, tylko przykryję ściereczką lnianą albo jak nie macie ściereczki, no to wiadomo, papierem normalnie. Teraz do tego chciałam szanu dać, ale łóżeczkę mam właśnie. Do takiego żurku dam chrzanu raz, dwa, trzy łyżeczki. Może będziemy jeszcze poprawiać więcej, zobaczymy. Pachewka mi tu została, to niech ona sobie zostanie. Został tylko listek. Wiecie, z tych wszystkich moich rzeczy, które tam się gotowały, zostawiałam tylko listka, ponieważ chcę, żeby... Mówię wam, jaki barszcz. Biorę jedno jajko, bo będę chciała wam zaprezentować. Właśnie na talerzu, jak ja to widzę. A resztę to później sobie dołożę. No, teraz muszę poczekać, żeby się zagotowało. Wezmę sobie talerz, o ile ja tam sięgnę. Albo właściwie michę dużą i zaraz wam zaprezentuję, jak to będę podawać. Piekłam chleb, więc mam swojski chleb, no ale chleba to nie będę pokazywać wam do tej prezentacji, bo nie zdążę już, obowie się tylko, żebym to w ogóle skończyła, bo tam było parę minut zostało, ale mam nadzieję, że się nagra wszystko. Dobrze, no niech on się tak zagotuje, ten wasz. Już się gotuje. Wlewam serwatkę. Wlewam rozbitą śmietankę. I mieszajcie właśnie tą łyżką, tak żeby ładnie rozwiązać całość. Wygarnąć. Ale to stukam straszliwie. Wiecie, ja czasami jak gotuję, to sobie wyobraźcie, że ja zapominam, że nagrywam i wtedy stukam tymi łyżkami, że sąsiedzi moi śpiący się mogą obudzić. No i teraz już mamy pięknie. Ach, jaki żurek, mówię wam, jak to pachnie, cudownie. I takim sposobem doprowadzimy do wrzenia. Ja tego nie będę gotować długo, bo nie ma takiej potrzeby, żeby on tu się gotował nie wiadomo ile. Zagotuję i to wszystko. Jeżeli chcecie, możecie sobie jeszcze chrzan dołożyć na tym. Ginie mi wszystko dosłownie, no łyżka mi właśnie też zginie przy okazji. Ja spróbuję jaki smak. Baszcz jest po prostu doprawiony perfekt. Wyłączam. Możecie dolać troszkę, ja jeszcze troszeczkę doleję śmietanki, ale dosłownie odrobinę. Słodkiej. I to już jest koniec mojego gotowania. Wyszedł, mówię, naprawdę cudowny i wspaniały. Ja teraz właśnie, ale wrzucam jeszcze jedną gałązkę, niech ona sobie po prostu leży, ta gałązka, rozmarynu tak w tym barszczu. No i teraz, kochani moi, tak robimy. Wyciągamy kiełbachę, nie mogę tutaj kiełbachy właśnie polować. Smakuje obojętnie do tego jajeczko. Jeżeli jeszcze chcecie, możecie wziąć na małą miseczkę. Jeżeli ktoś by chciał, na małą miseczkę z boku
wstawiamy chrzan i nasz wielkanocny barszcz jest gotowy. Także próbowałam go, także już nie muszę mieszać tu w tym talerzu, zrobię sobie zdjęcie. Ale naprawdę jest wspaniały. Pyszny kiełbasę przekroję jutro, żeby go jej zniszczyć. A może i nie przekroję w ogóle, zobaczę. Pięknie się tak prezentuje, także myślę, że może nawet zaznaczyć tak. No to co, kochani? Wesołych świąt, kolorowych pisanek, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się cieplutko. Kasia. Pa, pa!